W grach planszowych wielokrotnie ratowaliśmy już świat przed zarazą, przed strasznymi chorobami. Głównie dla idei, dlatego aby przetrwać. Pandemia, pandemii klegasy, tym podobne gry. A myśleliście, co by było, gdyby ten sam świat ratować przed chorobami, ale dla pieniędzy? Dzisiaj to zobaczycie. Can relax. Gambit has returned. Z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam Wam co myślę o grach planszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. Okej, okay, zatem będziemy ratować świat przed chorobami dla kasy. A to wszystko w grze Pocket Pharma. Takie małe pudełeczko, pocket, kieszonkowa, kieszonkowa farmacja. Pocket Pharma stworzona przez Breta Gilberta i Chulan Kao. A wydana przez wydawnictwo Alaycat Games. I Alaycat Games podesłało mi ten egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. <laughs> tak jak powiedziałem, gracze będą prowadzić tutaj własne laboratoria, w których będą starali się wynaleźć lek, czy też leki na różne choroby, na różne schorzenia. A wszystko to po to, aby dostać jak najwięcej kasy. Małe, krótkie, jak wygląda? Za chwilę Wam to pokażę, a potem wrócimy tu. No i postaram się to jakoś podsumować. No dobrze, moi drodzy, i to jest właśnie Pocket Pharma, kieszonkowa firma do tworzenia leków na, na bardzo groźne choroby. Każdy gracz będzie starał się stworzyć lek na czy to choroby serca, czy też psychiatryczne, czy też neurologiczne, czy w końcu lekarstwo na raka. Każda z tych, każdy z tych leków ma opracowany pewien wzór, którego trzeba będzie się trzymać. Każdy z tych leków ma. Minimalną skuteczność, którą trzeba osiągnąć. Te, ta skuteczność jest pokazana takimi strzykawkami, i każdy z tych leków ma maksymalne efekty niepożądane, jakie może, jakie może powodować u osób, które go biorą. Każdy lek ma swój, tak jak powiedziałem, wzór i bazową skuteczność, a do tego jest kilka kart. Które można wylosować i dodać mu skuteczność minimalną, albo maksymalne, niepożądane efekty. I w ten sposób powstaje nam pełne lekarstwo. Te lekarstwa będziemy próbowali złożyć w naszych próbówkach. Każdy gracz ma swoje laboratorium z próbówkami i w tych próbówkach będzie ze sobą łączył, mieszał różnego rodzaju związki chemiczne, biologiczne, jak zwał, tak zwał. To są właśnie te karty których jest tutaj całe mnóstwo i te karty mają na sobie kilka informacji dość kluczowych. Po pierwsze jest tutaj numer, który to numer jest brany pod uwagę w tym wzorze. Na przykład lek na, na serce musi mieć dwie, dwie karty z takim samym numerem, kolejne dwie karty z takim samym numerem i jakąś kartę z dowolnym. Neurologiczny musi mieć pięć różnych, różnych sekwencyjnie postępujących po sobie numerów. Lekarstwo na raka: cztery muszą być identyczne i piąta dowolna. Także to jest pierwsza rzecz ten numer. Po drugie, każdy fragment ma jakieś efekty niepożądane, które będzie ze sobą wnosił do całej mieszanki. No i finalnie. Jego podstawowa, podstawowa efektywność. I chodzi o to, aby w próbówkach wymieszać takie próbki, które będą pasowały do odpowiednich leków. I teraz jak to robimy? W swojej turze każdy gracz ma trzy akcje do wykonania. Jedno z nich jest pobranie, pobranie elementu z tak zwanego rynku i dołożenie go do swojej próbówki. Pobieramy dowolny element. Przy czym, jeżeli przeskakujemy dowolny leżący, dowolną leżącą kartę, to za każdą przeskoczoną kartę dostajemy minus jeden punkt, czy też w zasadzie minus jeden w pieniądzu, ponieważ tutaj nam chodzi o kasę, tak naprawdę. Więc każda przeskoczona karta to jest minus jeden punkcik, na tego się trzymajmy. Jeżeli biorę z brzegu, no to się nic nie dzieje. Wziętą kartę dokładam do dowolnej mojej próbówki. Idea jest taka, że w jednej próbówce mogę mieć maksymalnie 5 kart. Jeżeli dołożę szóstą, to od razu muszę jakąś wywalić. Ale mogę mieć dowolną liczbę próbówek, więc tutaj jakby nie ma problemu. Drugą akcją, którą mogę wykonać, jest przełożenie dowolnej liczby cząstek z, czy też kart z jednej próbówki do drugiej. I trzecią akcją, jaką mogę wykonać, jest przedstawienie leku do oceny. Każdą z tych akcji mogę wykonać dowolną liczbę razy w swojej turze, jeżeli tylko mam taką możliwość. I teraz na szybko powiem Wam, jak wygląda przedstawienie leku do, do badań. No dobra, więc ustalmy, że ten gracz chce wypuścić lek na rynek. Będzie to ten lek z tej próbówki, i według niego jest to idealny lek kardiologiczny. No zatem sprawdzamy. Tak, po pierwsze musi zgadzać się z wzorem, a więc dwie pary. I jakiś dowolny składnik. Mamy dwie pary, dwie trójki, dwie siódemki i dowolny składnik dwunastka. Świetnie, zgadza się. Następnie sprawdzamy, e, sprawdzamy, czy lek jest wystarczająco skuteczny. Sumujemy liczbę strzykawek, symboli strzykawek, które mamy na kartach w tej próbówce i porównujemy z liczbą symboli na leku. Mamy cztery, tutaj jest pięć. Jeżeli miałbym tyle samo bądź więcej, to super lek jest skuteczny, nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli mam mniej, to ok, mogę wypuścić lek, ale za każdą strzykawkę brakującą dostaję karne punkty. No i na końcu sprawdzamy efekty uboczne, tak? Jak bardzo lek wpływa niepożądanie na naszych pacjentów i czy mieści się to w granicach błędu. Lek kardiologiczny, który tutaj mam, ma prawo wpływać na pacjentów, ma tak dwa, może powodować, że tak się wyrażę, dwa punkty wymiotów i dwa punkty bólu, bólu stawów. Jest jeszcze czerwony, to jest wysypka na skórze oraz ból żołądka. Więc mamy dwa punkty bólu stawów, dwa punkty wymiotów. Patrzymy u nas: mam dwa punkty wymiotów, mieszczę się, super. Mam dwa punkty bólu stawów, również mieszczę się, jest świetnie, ale. Patrzcie, mam jeszcze dwa punkty bólu żołądka i aż trzy wysypki. I co z tym? Tutaj tego nie ma. No właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli lek nie ma wymagań co do jakiegoś skutku ubocznego, to nieważne, ile jest go w próbowce, że tak wyrażę. Nie mam maksymalnej liczby wysypki, więc nie interesuje mnie w ogóle, że ten lek powoduje wysypkę działa działa nikt nie będzie się do wysypki nikt nie będzie się do wysypki przyczepiał. jeżeli coś byłoby tutaj nie tak miałbym nie wiem dodatkowy punkt bólu mięśni czy dodatkowe wymioty to za każdy dodatkowy punkcik muszę odrzucić kartę z innych moich probówek. no chyba że nic więcej nie mam no to wtedy, to wtedy nic się nie dzieje i kiedy odpalam lek kiedy wszystko sprawdziłem biorę najwyższą kartę z, tutaj z tej talii punktów ona trafia do mnie lek oczywiście został skończony no i te karty z punktami, które idą w dół są też licznikiem, licznikiem czasu gry ponieważ na dwóch lub trzech graczy gra kończy się kiedy dwa takie, dwie takie talie są wyczerpane natomiast na czterech lub pięciu Trzy wyczerpane e, talie punktów kończą grę. Dogrywamy rundę do końca, i ten, kto ma więcej punktów, liczymy wszystkie te punkty, liczymy oczywiście minusy. Ten, kto ma tych punktów więcej, wygrywa. Zanim jednak podsumuję tę grę, jeszcze kilka słów o małych dodatkach, które siedzą w pudełku, przynajmniej w tej wersji, w której ja miałem. Ok, w pudełku miałem również dodatek Research and Development. W nim pięć modułów, które można dorzucić do gry. Po pierwsze, nowe, nowe lekarstwa, które po prostu wymieniamy tak? Nowe leka no, czyli mamy nowe wzory na leki na serce psychiatryczny, neurologiczne i lekarstwo na raka. Do tego specjaliści moduł, który można sobie dorzucić każdy gracz dostaje komplet czterech specjalistów. I w trakcie gry będzie mógł użyć w swojej turze mocy, też zdolności każdego z tych specjalistów, ale każdy specjalista może być użyty tylko raz w ciągu rozgrywki. No i to oni mają specjalne, tak jak powiedziałem, zdolności. A jeżeli nie wykorzystamy ich do końca gry, to każdy niewykorzystany daje nam dodatkowe punkty. Dalej mamy eksperymentalne cząsteczki. To jest nowa talia, z której można dociągać jedną kartę. I te karty zastępują, tak, są takimi jokerami. Na przykład, ta karta zastąpi dowolny, parzysty element. To znowu, ta karta dowolny, niski, tak, o niskiej numeracji, o no, wysokiej numeracji, i nieparzysty. Czyli taki jokerek. Mamy również dodatkowe punkty, to są siły rynku. I dla graczy, którzy mają największą sumę profitu w danych kategoriach, no po prostu dodatkowe punkty na koniec gry. Oraz coś, co nazywa się startup biotech, czy też biotech startup, i to jest taki ciekawy element area control. Dostajemy nową akcję, którą możemy wykonać w rundzie. Możemy dokładać karty fragmentów, które wyciągamy z do tego startupu. Nie ponosimy żadnych strat, jeżeli wyciągniemy jakąś kartę z dalszej, części, z dalszej części rzędu. I teraz każdy gracz otrzymuje kartę Key Fragments oraz Key Side Effects. Dokładamy wspólnie do jednej puli, do takiej jednej biblioteki karty, fragmentów, tak? I na końcu gry każdy gracz odkrywa tą kartę, kartę, key fragment oraz key side effect, którą posiada. No i liczymy. Każdy, każdy side effect, każdy efekt uboczny daje nam jeden taki tymczasowy punkt. Każdy, każdy numer fragmentu daje nam dwa tymczasowe punkty. Liczymy to wszystko, każdy liczy swoje punkty i sprawdzamy, kto tych tymczasowych punktów ma najwięcej. Ten dostaje 10 punktów, następny 6, 3, 1. Czyli taki troszeczkę element, powiedzmy sobie, kontroli obszaru, kontroli startupu. No i tyle. To jest 5 małych modułów research and development. I teraz możemy Pocket Farmę podsumować. No dobra, moi drodzy, I to jest właśnie Pocket Farma. Wiecie już, jak to wygląda, wiecie, jak się w to gra. Czas zatem powiedzieć, co mi się w tej grze podoba i co mi się nie podoba. Zaczynamy jak zwykle od tego, co mi się podoba. Pierwsza rzecz. Niewielkie pudełko, poręczne, a w środku jest podstawka i pięć mini-dodatków. Pięć małych modułów, które można dorzucić, podmienić, ubogacić nimi grę. I bardzo mi się podoba, kiedy w grze... Zawarte są od razu rzeczy, które w jakiś sposób ją ubogacają, rozszerzają. I ja nie mówię o tym, że to musi być jakiś wielki dodatek, tak? Nie wiem, nowa plansza, zupełnie nowe rzeczy, to nie wiadomo co i ile. To jest bardzo ładnie zrobione. Pięć modułów, kilka wprowadza lekko nowe mechaniki, jeden jest w zasadzie tym samym, jeden coś tam lekko zmienia i Da się to zrobić. Bardzo sympatyczna rzecz, tak? Jeżeli podstawka się ogra, zawsze możemy coś sobie dorzucić i, 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 i mieć powiew świeżości, od nowa bawić się, bawić się grą. Bardzo fajna rzecz. Po drugie, podoba mi się wygląd tej gry. To są same karty, ale one są zrobione z takim troszeczkę laboratoryjnym smakiem. Może te karty minusów są takie. Szare i w ogóle, okej, okay, to mają być minusy, one mają być brzydkie i złe, ale, ale mogłyby też być jakieś takie z jajem, takim laboratoryjnym zrobione. Bardzo mi się podoba, że na kartach tych cząstek są nazwy łacińskie i w ogóle rewelacyjna sprawa. Podoba mi się, że te. Skutki uboczne mają swoje nazwy, tak? Że to jest, są wymioty, że to jest wysypka, a nie, wiecie, czerwone, żółte, zielone i niebieskie kółko po prostu. Także cały ten klimacik, cały ten też klimacik laboratorium, który tutaj jest, też bardzo mi się podoba i przypadł mi, przypadł mi do gustu. Podoba mi się w ogóle idea tej gry, tak? Robienie lekarstw za kasę. Bo tak. Podoba mi się strasznie to, jak się wypuszcza te lekarstwa, że tak, oczywiście mamy ten główny klucz, czyli musi lekarstwo pasować do wzoru, no to jest jasne, tak? Ale potem e, ten wzór można troszeczkę czasami różnie postrzegać, no tak? bo dwie pary to mogą być faktycznie dwie pary, ale to mogą być. Cztery identyczne liczby, też są dwie pary, tak? Więc pewna taka kreatywność jest dopuszczalna. No i podoba mi się testowanie tych skutków ubocznych. Ten pomysł, że okej, okay, ktoś mi wyznacza limit, tak? że no okej, okay, to może, może być lekka wysypka i leciutkie wymioty. A co z bólem brzucha i bólami stawów? To nieważne, tak? Nie, to mnie nie interesuje. Więc układujemy i tam, ee, stawy rozwalone, ale okej, okay, lek działa, nie? Niesamowity. Trochę przerażający, mm, przerażająca wizja i, i, i może być gdzieś tam prawdziwa, tak? Ja w to nie wnikam, ale, no idea jest po prostu, niesamowita i ona ciekawie przekłada się na rozgrywkę, bo musimy momentami kombinować, jak zdobyć wymaganą przez nas, wymaganą przez lek <laughs> efektywność, tak? A im większa efektywność wymagana, tym trzeba wyższe ładować cząsteczki, a im wyższe cząsteczki ładujemy, tym więcej skutków ubocznych mają, więc trzeba kombinować tak, żeby te skutki uboczne wpadały w te kategorie, których, których nikt, jakby wiecie, których, które nie obchodzą tych testerów. Tak? Słodki pomysł, naprawdę bardzo mi się to spodobało. Gra jest też krótka. Gra jest krótka, to jest 15-30 minut. Rzadko kiedy dojeżdżaliśmy do 30 minut, nawet w pełnym składzie, to się raczej kończyło e, szybciej ze dwa-trzy razy faktycznie się trochę przeciągnęło ale to była kwestia tego jak karty wychodziły, jak ludzie brali te karty graliśmy wtedy też bez, bez dodatków, bez tego R&D Mini Expansions więc nie było jakby dodatkowych dróg, dodatkowych, dodatkowych ścieżek no i podoba mi się generalnie sama mechanika mechanika zbierania zestawów yy, i to zestawów w zasadzie na trzech poziomach, tak? No bo jeden to jest zestaw konkretnych kluczy, drugi to jest zestaw tych efektów ubocznych i trzeci to jest zestaw strzykawek. I tych zestawów zbieramy ile się da. A teraz co mi się w niej, co mi się w Pocket Farma nie podoba? Nie podoba mi się troszeczkę losowość w tej grze, ponieważ ponieważ to jak wychodzą karty z rynku no bardzo mocno może zdeterminować sukces czy porażkę w tej rozgrywce. Komuś mogą te karty podejść niemal idealnie, zwłaszcza że uzupełniamy tor rynku na koniec tury. Tak, na koniec tury to co zabraliśmy, tak zamykamy jakby i dokładamy nowe karty. Więc my możemy mieć straszliwego pecha i wziąć jakieś ochłapy. A kto komuś możemy po prostu wyłożyć na srebrnej tacy potrzebne dla niego karty. I nie mamy nic, co moglibyśmy, co moglibyśmy z tym zrobić. Chyba, że tam potem będziemy mieli tych specjalistów, i coś można dokombinować, coś można jeszcze, wiecie, temu zaradzić. Ale w podstawce, no ta losowość rynku, zwłaszcza, że tam tak jak mówię, nie kupujemy, tylko po prostu bierzemy za ewentualne minusy. No robi. I Często też bywa tak, że jak ktoś da radę uciec z jakimś lekiem i pobrać pierwsze, e, pierwsze punkty, no to może być już ciężko go czasami dogonić, zwłaszcza jeżeli będzie miał szczęście w tych kartach. Na szczęście, w tym nieszczęściu, to nie jest długa gra. Tak więc e, to nie boli aż tak, jak mogłoby, e, mogłoby boleć. Druga rzecz, która Jakoś nie do końca mi przypadła do gustu, to mimo wszystko zbyt mała liczba, czy też zbyt mała różnorodność w tych lekach. Mamy dwa zestawy i no, mogłoby tu być troszeczkę tego więcej. Na pewno by się grało troszeczkę lepiej, gdyby te, te zestawy, te, te leki nie były na sztywno przypisane do zestawów punktowych. Tak? Oczywiście te więcej, wie, więcej punktowane są Relatywnie trudniejsze, ale nadal no, Można było tutaj troszeczkę pozmieniać, troszeczkę dać więcej rzeczy Troszeczkę to uroznorodnić. Uro, o, widzicie? Człowiek się postara, to od razu dobrze mówi Bo te dwa zestawy, no okej, okay, można je wymieniać, można tam się tym bawić Ale w pewnym momencie tak troszeczkę zaczynamy jechać, jechać na, jedno, na jedno kopyto Także to jest Pocket Pharma. Ok, zbierzmy to w trzy pytania i trzy odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Moja baguigowa ocena dla Pocket farmy. I pomimo wszystko, pomimo tego, co mi się tak dużo podobało i pomimo niewielu rzeczy, które mi się nie podobają wprost, to Pocket Pharma jest dla mnie takim 6,5. To jest bardzo przyjemny filer. Bardzo sympatycznie, że tak się wyrażę, tutaj się te sety składa, można się tym pobawić, ale to tyle w zasadzie można się tym trochę pobawić. Tutaj nie ma nic odkrywczego, nie ma nic zjawiskowego. Są fajne mechanizmy, są zabawne rzeczy, którymi można się pobawić, ale nie jest to filer, po który ja sięgnę w pierwszej kolejności. Są filery, które są w cudzysłowie bardziej zakręcone, mniej mają w sobie mechanik, mniej kombinowania, ale pewnie sięgnę po nie szybciej. Nie wiem, no, Bank the Dice Game chociażby, tak? Szybciej po niego sięgnę, a nie jest jakiś, wiecie, przesadnie bardziej skomplikowany niż Pocket Farma To jest ok. Mogę w to zagrać. Jest na jakiś czas od święta mogę nawet zaproponować. Jak ktoś zaproponuje, to nawet nie będzie musiał mnie jakoś tam turbo specjalnie namawiać, tak? No ale po prostu, no, filler, filler jakich wiele, po prostu, 6,5 ode mnie. Pytanie numer dwa: czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? No i tutaj to jest kolejna gra, problem, ponieważ na polskim rynku jej nie znalazłem. Natomiast na, na zagranicy to jest około 20 do 24 euro. Czyli to jest około 90 do, ja wiem, 130 zł. Takie 90, 100 zł, to to może być cena nawet ok. I myślę, że za 9 dych to bym kupił. No, kupiłbym to. Nie byłby to, wiecie, pierwszy mój cel zakupowy. Ale jakbym miał już jakieś turbowolne środki i nie miał pomysłu, to Pocket Farmę za 9 dych bym mógł sobie kupić. Okej, okay, niech leży, raz na jakiś czas wyjdzie, bo może będzie grano, tak? Więcej bym za to raczej nie dał. Bo nie. Okej, okay, małe, ładne pudełko, ale więcej niż 9 dych nie. A, za, a i za te 9 dych to najpierw bym się zastanowił, czy chcę to mieć. I pytanie numer 3, czy Pocket Farma zostaje w mojej kolekcji? Nie jest to gra, która jest super bezpieczna, tak? To jest gra, która może trafić na wymianę. Nie będę miał z tym problemu. Na razie sobie będzie leżała, ale jeżeli będzie okazja, będzie konieczność, będzie można, no to Pocket Farma mnie opuści i żalu czuć nie będę. Łzy też pewnie nie uronię. No dobra, i to na dzisiaj wszystko. To była Pocket Farma, to byłem ja. <laughs> Dziękuję, że nadal mnie oglądacie i to wszystko wytrzymujecie. Jak zawsze, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zaglądajcie na Facebooka i na Instagrama i na Patronite'a, jeżeli macie ochotę. Linki do pierwszych dwóch na dole, link do trzeciego też na dole i u góry gdzieś tam. Ale przy okazji zaglądajcie też do moich kolegów i koleżanek, którzy kręcą wideo recenzje, zaglądajcie do tych co piszą, zaglądajcie do tych co robią podcasty, bo warto ich słuchać, oglądać, czytać, bo mówią i robią fajne rzeczy i robią to dla was. Ale przede wszystkim dużo grajcie w planszówki, nawet w Pocket Farmę, bo to jest świetna rzecz i gdybyście wy nie grali, to my nie mielibyśmy o czym gadać, pisać, nagrywać. Po prostu no dobra, to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska następnym razem. Hej!